Cześć wszystkim, z tej strony Ania. Dzisiaj przychodzę do Was z tagiem o nazwie Unpopular Opinions Book Tag. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i przechodzimy do pytań. Popularne serie książkowe, które nie przypadły Tobie do gustu. I zdecydowanie będzie to Dotyk Julii, Niezgodna oraz Czerwona Królowa. Myślę, że każdy już o tych seriach słyszał i naprawdę miałam do nich podejście, nie że mówię Wam tutaj o książkach, o których tylko słyszałam, że są takie niezbyt, a są bardzo popularne. Tylko po prostu tak było, przeczytałam je i no niezbyt się polubiliśmy. Popularne serie książkowe, które lubisz, a inni nie. I ciężko mi było tutaj coś wybrać, bo jeżeli są już takie książki, które są naprawdę beznadziejne, jak 50 twarzy Greya, to praktycznie wszyscy ich nie lubią, to jest jasne. Ale jeżeli chodzi o takie książki, które mi się podobały, a innym nie, no to tak nie ma zbytnio. Raczej mogę Wam powiedzieć o dwóch takich seriach, które no teraz dość często są hejtowane, a według mnie są naprawdę jedna wspaniała, a jedna taka całkiem spoko. Więc ta całkiem spoko to jest Zmierzch. Nigdy nie byłam osobą, która go hejtowała, chociaż wszyscy wokoło to robili i mnie to tak bolało, bo oni tylko oglądali film, w ogóle nie znali książek i tak się nie robi, a wypowiadali się naprawdę o książkach, których nie znali. Poza tym moim zdaniem nie było tam niczego specjalnie innowacyjnego, wampiry, miłość i takie inne motywy były już w literaturze, ale no tutaj grono nastolatek się nagle zachwyciło. I dobrze, powiem Wam, przynajmniej seria się stała popularna i myślę, że w sumie na to zasłużyła. A drugą serią, która jak dla mnie jest bardzo dobra, jest Szklany Tron, który tak naprawdę albo się kocha, albo się nienawidzi. Ja jestem bardziej po stronie tych, którzy ją kochają. Po prostu musicie sobie sami wyrobić opinię na ten temat, gdyż no, nie mogę Wam powiedzieć w 100%, czy się odnajdziecie w tym gatunku. Miłosny trójkąt, w którym nie podobało się Tobie, kto z kim skończył. I nawet znalazłam tutaj, powiem Wam, trzy takie trójkąty z takich właśnie popularnych serii, które co najlepsze, że uwielbiam i są praktycznie wszystkie moimi ulubionymi seriami, no więc to jest trochę przykre, no. Nie wiem co autorki miały w głowie, że tak zrobiły, ale tak zrobiły. Na pierwszy ogień idą Igrzyska Śmierci i nie będę Wam tu spoilerować imionami kto z kim. W każdym razie kto czytał, kto oglądał, ten wie. Jak dla mnie partner Katniss to jest jedno wielkie nieporozumienie. Nie lubiłam go ani w książkach, ani też w filmach. Także nawet nie mogłam na niego patrzeć, a tym bardziej na tą wydumaną relację, która moim zdaniem nie powinna mieć miejsca, ale praktycznie wszyscy się tym zachwycali, a ja do dzisiaj nie wiem czemu i to mnie tak bardzo wkurza. Moją drugą propozycją są Rywalki, chociaż tu już tak nie z tak dużą nienawiścią. Raczej to jest dla mnie takie pół na pół, ale myślę, że ta odpowiedź się również tu w pewnym stopniu nadaje. A na koniec coś, za co możecie mnie tutaj pewnie zhejtować i w ogóle, ale Harry Potter. Jak dla mnie to, z kim skończył Harry i ogólnie ta dwójka, druga. No nie, inaczej sobie to wyobrażałam. I znowu Wam nie mogę powiedzieć, o kogo mi konkretnie chodzi, bo nie chcę robić tego osobom, które jeszcze nie czytały tych książek. Ale naprawdę możecie być również zszokowani tym zakończeniem, tak jak ja, bo ja byłam i to bardzo. Popularny gatunek, po który rzadko sięgasz. A więc obecnie jest to young adult, gdyż wyrosłam już z tego gatunku i raczej nie będę go kontynuować, chociaż miałam na niego fazę, ale myślę, że tyle, czego się naczytałam, to mi starczy. Następnymi takimi gatunkami jest zdecydowanie horror, gdyż praktycznie nigdy po niego nie sięgam. Jak już coś, to wolę film, chociaż nie przepadam. Wszelkie właśnie powieści sensacyjne, jakieś erotyki, historyczne, wojenne, to nie moje tematy, chociaż próbowałam, ale nie i nie piszę się na takie gatunki. Popularny bohater, którego nie lubisz. I teraz na myśl mi przychodzi Dolores Umbridge z Harry'ego Pottera, no bo po prostu nie trawię tej babki. A drugą postacią będzie Peeta z Igrzysk Śmierci. Popularny autor, za którym nie przepadasz. W moim przypadku będzie to Colleen Hoover, bo teraz po namyśle jednak myślę, że jej książki
są naprawdę średnie, średnie. Zaszczytne pierwsze miejsce zdobywa u mnie jednak John Green, którego tak wszyscy uwielbiają i każda jego po prostu książka jest tak wzruszająca, tak wiele wnosi do ich życia, ale dla mnie to naprawdę co jedna książka to gorsza. I żeby nie było, że nie czytałam, bo przeczytałam w całości aż trzy jego książki. Czytałam właśnie Gwiazd naszych wina, Papierowe miasta, Will Grayson, Will Grayson. I no nie wiem dlaczego on jest aż tak bardzo cenionym autorem, gdyż naprawdę z takich powieści trochę obyczajowych można to nazwać, to naprawdę my mamy z milion lepszych polskich autorów i nie wiem dlaczego pan Green jest tak wychwalany pod niebiosa, bo naprawdę ja nie zamierzam czytać więcej jego książek. Popularne wątki literackie, które według ciebie są nudne. I długo się zastanawiałam i wymyśliłam aż cztery, słuchajcie. Na pierwszy ogień idą oczywiście trójkąty miłosne, które są teraz w każdej, ale to w każdej książce. I już się niby do tego przyzwyczaiłam. I są takie nawet te spoko trójkąty, ale są też takie, przez które nie mogę dalej czytać książki, bo to jest po prostu nierealne, że mamy w naszym prawdziwym życiu jakąś dziewczynę i o nią się po prostu na każdym kroku bije dwóch facetów. No, takie coś nie istnieje zwykle. A w książkach to jest po prostu nadmiernie używany wątek. Następną kwestią będzie tutaj przysłowiowy bad boy, umięśniony w ogóle, najlepiej bogaty, pewny siebie, a po drugiej stronie taka sierotka Marysia, co po prostu nic nie powie, ona jest taka biedna, nie wyrazi swojego zdania, nie jest tym, kim chce być, ale ona się w nim zakochuje i nagle się zmienia, staje się wspaniałą dziewczyną, otwartą, którą nic nie zatrzyma. I jest taka szczęśliwa i oni sobie tak razem żyją i potem jest jakiś problem, oni go rozwiązują i żyją długo i szczęśliwie. To jest kolejny wątek, którego nie rozumiem. Trzecim wątkiem jest tak zwykle kobieta już w starszym wieku, która przyznajmy mieszkała na wsi, na jakichś obrzeżach i ogólnie też była taka niepewna siebie, nic w życiu nie osiągnęła, ale nagle się coś wydarzyło i ona chce zakosztować prawdziwego życia, wielkiego miasta, zrobić karierę i w ogóle zdobyć świat. I ten wątek również, jeżeli nie jest dobrze przedstawiony, to mnie męczy, bo znowu, w prawdziwym życiu wszystko tak się nie zmienia i trzeba jednak na swoje pracować. A czwartym wątkiem, jaki wymyśliłam, jest taka walka z systemem, właśnie taka bitwa jednostki, głównie jednej osoby, która się przeciwstawia całemu temu systemowi i go obala w niesamowity sposób, mając zazwyczaj jakieś nadprzyrodzone moce. To jest fajny motyw, ale tylko w tych właśnie najlepszych książkach, które jak dla mnie już powstały i ten motyw jest tak wałkowany, że raczej nic nowego już autorzy nie wymyślają, także to też jest bardzo słabe. A teraz przechodzimy do popularnych serii, których nie chcę czytać. No i długo się zastanawiałam i w sumie na ten moment nie chcę czytać Władcy Pierścień. No i znowu możecie się dziwić, ale filmy w ogóle mnie nie przekonały, praktycznie na nich spałam, tak? Mówię to ja, która kocha fantastykę i w ogóle wszystko pokroju Harry'ego Pottera, Gry o Tron i takich innych pochodnych trochę zbliżonych do Władcy Pierścieni, ale naprawdę to nie są moje klimaty. Nie mówię, że Hobbita nie polubiłam, bo bardzo go polubiłam, ale myślę, że to jest coś innego, coś, no można powiedzieć, lżejszego i nie wiem, może jeszcze po prostu nie jestem przygotowana na to. Chociaż z drugiej strony Gra o Tron mi nie jest straszna i bardzo się w nią wciągnęłam, więc czy ja wiem. Po prostu Władcy Pierścieni do mnie nie przemawiają i pan Tolkien jakoś na ten moment mnie nie ciągnie. Następne dwa tytuły na pewno są wam bardzo dobrze znane. Pierwszy z nich to jest seria After, która z początku myślę, że była bardzo chwalona, jak tak sobie myślę, ale teraz jest właśnie trochę tak
na nią większy hejt, ale szczerze powiedziawszy nie kierowałam się tutaj opiniami, tylko myślę, że już nie chcę takiej tematyki. Wiem, że to jest też oparte na fanfiction, a ja teraz fanfiction to tak niezbyt, więc after nie chcę marnować na to czasu. A ostatnią książką, zgadnijcie co będzie. Tak, zgadliście. 50 twarzy Klumpa. W ogóle jak to można czytać i marnować na to? Znaczy, że tak jak ja zobaczy się film i no nie, od razu nie chce się tego czytać, bo w filmie jeszcze jakoś to przeszło, nie było to źle zrobione moim zdaniem, ale po tych fragmentach książek, jakie czytałam, po tych wszystkich recenzjach, opiniach i różnych tam śmiesznych filmikach na ten temat, to stwierdzam, że to jest bardzo niszowa literatura i pisana dla jakichś zdesperowanych kobiet, więc nie będę sięgać po takiego Klumpa, jakim na pewno z pewnością są niezaprzeczalnie 50 twarzy Greya. I ostatnie pytanie, czyli adaptacja filmowa lepsza od książki. I tak na szybko wymyśliłam jeden dzień, gdzie bardziej wciągnął mnie film. Tak samo było z Love, Rosie. Film był genialny, a książka też nie była zła, lecz bardziej jednak przekonała mnie ta forma filmowa. Następną pozycją będzie Zostań, jeśli kochasz. Mimo wszystko film miał to coś. A ostatnia pozycja to jest dla mnie taka trochę zagadka jeszcze, gdyż chcę przeczytać wszystkie książki z Gry o Tron. Ale póki co nie mam zbytnio na to czasu, a zobaczyłam już cały serial, więc jednak w większości wątków się orientuję. Chociaż wiem, że na pewno trochę z nich zostało pominiętych, bo takie to mistrza grube to mają na pewno dużo treści. Także póki co nie będę czytać ich wszystkich tak ciurkiem, ale nie mówię, że w ogóle, bo bardzo mnie do nich ciągnie. Tylko po prostu poczekam na odpowiedni moment, gdy będę miała na to czas. Czyli myślę, że już jakoś tak w okresie bardziej następnych wakacji za to się wezmę tak porządnie, bo nie chcę czytać po prostu po kilkanaście stron dziennie i męczyć potem takie tomiszcze przez cały miesiąc i nie mieć innych przeczytanych książek. Tylko wolę jednak zabrać się za to z przytupem i żeby ten świat znowu mnie pochłonął i żebym trochę zapomniała tych wątków z serialu, a dałam tą adaptację filmową jako lepszą od książki, gdyż no serial jest epicki, już wiem dlaczego jest najbardziej lubianym serialem wszechczasów, najbardziej nagradzanym, przez największą ilość osób też oglądanym, bo mam taką świetną teraz aplikację, nazywa się TV Showtime i musicie sobie ją koniecznie ściągnąć. Jest to coś właśnie lepszego od Filmwebu, bo jest nastawione tylko na seriale i wszystko nam się wyświetla, co aktualnie leci w telewizji, z tego co oglądaliśmy, co chcemy oglądać, właśnie co będziemy. I właśnie tę aplikację TV Showtime poznałam dzięki czytającej księżniczce, do której link oczywiście zostawię Wam na dole, ale z tego co pamiętam, to ona mówiła o tym na Snapie, więc tam to wyczaiłam i naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, gdyż tu są wszystkie seriale, jakie sobie wymarzycie. Poza tym mamy różne rankingi, najczęściej dodawane, jak na przykład Gra o Tron, najlepiej też oceniane jak Gra o Tron i ogólnie które teraz są polecane te seriale. Dodajemy sobie, które chcemy zobaczyć, ile zobaczyliśmy z danego sezonu, odcinków, co o tym uważamy i ogólnie wszystko tutaj mamy, prawda, udokumentowane. Ja na razie mam 3 miesiące, 11 dni, 10 godzin spędzonych na oglądaniu wspaniałych show telewizyjnych. No i kurczę, fajnie, już mam tyle dodanych seriali do oglądania, że wow, masakra, ile to godzin będzie. Ale te godziny nie będą zmarnowane, bo znowu będę mogła Wam opowiadać o czymś nowym, godnym uwagi. Także co, to by było na tyle w tym tagu. Myślę, że był mega ciekawy i dużo się z niego można dowiedzieć. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi się Wam spodobały i że również na nie odpowiecie, czy to w formie filmiku, czy to w postaci posta na blogu, czy to właśnie na dole w komentarzach, jeżeli nie prowadzicie żadnych takich stron. Także ja już kończę, życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia, pa pa!